Witam, witam w nowym odcinku Zagrajmy w Romancing Saga 3. Aktualnie znajdujemy się w Ice Galaxy, gdzie mamy zamiar dobić do końca lokacji. Na końcu lokacji jest Smoczy Władca, nie wiem czy damy mu radę, prawdopodobnie również temu nie damy rady. Ale nic, to chodzi przede wszystkim o ekwa, o HP. Może wpadnie jeszcze jedna czy dwie techniki z tych, które pozostały. Tego rzeczy. Poza tym, tak jak prawdopodobnie już parę razy mówiłem, naprawdę zbliżamy się do końca gry. Zostały nam pozostali dwaj Abyss Lordowie. Gdy ich rozwalimy, zostaje... Dwie lokacje w zasadzie zostają. Obie fabularne. Misja poboczna, to co robimy w tej chwili, jest ostatnia. Niestety biznesu nie zakończymy, więc to będzie wątek otwarty. Zresztą widać w technikach i w skillach. Techniki niektóre postacie już mają najsilniejsze, opanowane. Skille zbliżają się do 30, 30, 35. To jest tak, jak można w trakcie normalnej gry dobyć bez przesadnego grindu. Maksimum jest 50, ale na to trzeba chyba ze 100 godzin grindować. Skok mocy owszem jest, ale nie aż taki, żeby się opłacało. I na 35 da radę spokojnie grę zakończyć. Tutaj koleś, tak jak widać, są cyklopy. Mają parę ataków typu hipnoza. No i ataki wręcz, strong strike, tego typu rzeczy. Przeciwko nim będziemy używali ataki zwykłe, nie magię, po co marnować punkty magii. Poza norą, bo ona ma 14 jeszcze do wyżycia, to trochę pójdzie. O! Ten ster zamienia w kamień. Na szczęście nora ma Evil Eye. Thank you.
Okay, quindi aspetta, bit. Aha, teras. Dai, andiamo a uccidere lo stesso Split Body. Oh, ciao Kirazo. Thank you.
Ok, teraz trochę normalnych potworów. Ktoś powinno ich zabić. O, przeżyli. Zawsze byłem przeświadczony, że Holoslot może trafić maksimum 3 postacie. Wolamy całkiem Dimension Cup. A tu w ogóle jest jakaś chimera? Nułe. Chyba w Shin Megatenie niedawno widziałem też taki stwór. Czerwone pantofelki? Czy krwawe pantofelki? W każdym razie jest martwe. Tak.
Ta walka tak ze trzy tury potrwa. Ale poziomów. Tutaj był chyba tak strażnik, zasywuję na wszelki wypadek. Ej, sobie poradzimy. I po sprawie. A tutaj koleżanka trzyma Eternal Eyes. Wieczny lód. Tak jak widać, teoretycznie jest to item używany w walce, jednorazowy. Chyba jednorazowy, może być wielokrotnego użytku, nie jestem pewien. Nie używam nigdy go w ten sposób. W każdym razie daje tam średnie obrażenia z lodu. Prawdziwy jednak jego użytek jest taki, że możemy go dać temu Snowmanowi, którego killaliśmy, kiedy odkryliśmy tą lokację. I wtedy on będzie mógł się do nas przyłączyć i opuścić Einstown, wędrować normalnie. Dodatkowy feature jest taki, że jeśli walczymy z demonem ognia Aunasem, mamy Snowmana w drużynie i wszyscy oprócz niego padli, on się poświęci, zużyje Everlasting Eyes, żeby zabić Aunasa, no i sam się stopi po prostu. Taka mała niespodzianka. Ale my na razie idziemy dalej. Jeszcze kawałek do końca lokacji.
widać o jeden poziom w meczu zyskała Mews i obrażenia ze speedbody się podwoiły. Tak jak mówiłem, ta technika się skaluje tak właśnie skokowo co kilka punktów wprawy. A efekt jest świetny. Nice, done. Hehe. Fairy jako latająca jest niewrażliwa właśnie na step, na earthquake wszelki. Ah, shit. Oi. Takiego końca się nie spodziewałem. Na szczęście dopiero co zapisaliśmy. Charm, jak widać, jest naprawdę najbardziej perfidnym, złośliwym efektem, jaki można w tej grze dostać. Teraz tak, tutaj trzeba tak, tak, tak. O właśnie. A to jak widać, smoczy władca siedzi. Najpierw podwójne nułe. Aj, confusion. Masowy jeszcze. Taki ster. Ci ciemnicy nagle bardzo perfidni się zrobili.
Horror Story. A może horror? Okej, przed nami smoczy władca. Ten jednak nie robi takiej niespodzianki jak poprzedni. Spokojnie się trochę podleczymy. I zobaczymy. Spróbujemy raczej jakieś techniki wydropić. Z walki z nim można uciekać. Można uciekać, więc jest spokojnie. Tak. Teraz odpali Frost Breath i będzie pozamiatane. Jednak jest dużo słabszy od poprzedniego. Dobra, to ja się trochę bezpiecznie czuję. Może to jakaś złuda, ale się czuję. Więc używamy tego typu technik. Z całkiem podstawowych. I zobaczymy, co się będzie działo. Gębą formacja daje nam żywot. No aj. To ma sobie. A nie, jednak po. Formacja Genbu daje nam żywotność. Tak powiem, sustain. Nawet regeny dzień sobie się dzieje, więc nie ma czym do ludzi. Dobra, drugą atrakcją tego smoka jest to, że można na nim farmić smocze włócznie. Jest to generalnie bardzo rzadki drop, równie rzadki co potężny. I dropią go tylko smocze władcy, z których zazwyczaj jest tylko jedna sztuka. Ten gościu jest wyjątkiem, a to dlatego, że jeśli go pokonamy, ale nie weźmiemy skarbu, który jest za nim, to on się zrespawni. Będzie można po prostu wyjść z tego ekranu i wrócić, on tam będzie z powrotem. Można walkę powtarzać z nim do wody. Aj. I padł. Wydropił jednak potek te potion. Więc teraz muszę sobie zadać pytanie, czy chcę tego Dragon Smauga
Dobra, deal jest taki. W tym miejscu zapiszę grę, zakończę odcinek. Potem spróbuję go parę razy pokonać. Przy okazji nabijemy znowu trochę HP, przebijając się przez potwory. A potem zobaczymy. Do zobaczenia.